Hej kochani, dzisiaj witam Was jedynie z delikatnym makijażem oczu, bo zrobimy sobie stary, dobry test podkładu. Testować będę podkład All Hours od Yves Saint Laurent, który mam wrażenie zaraz obok Estée Lauder Double Wear'a jest jednym z najbardziej popularnych podkładów wysokopółkowych. On ma robić wszystko, więc ja sobie to dzisiaj sprawdzę, wezmę go pod lupę i zobaczę, jak zachowa się na mojej mieszanej skórze. Ale to nie wszystko, bo testować będę jeszcze Eveline Cosmetics, tani korektor pod oczy, który nazywa się Magical Perfection Concealer. Kosztuje w drogerii około 12 zł. Mam nadzieję, że się sprawdzi, ponieważ tutaj pojemność jego jest 15 ml, więc całkiem sporo jak na korektor. A to wszystko zapudrujemy sobie pudrem Fixing Powder od Vibo. Również niedrogi puder, ale już go testowałam i naprawdę potrafi zachować mat na długie godziny, więc dzisiaj trochę taki miszmasz cenowy. Serdecznie zapraszam na odcinek makijażowy. Jedziemy. Ale zobaczmy, co pisze producent. Marzysz o efekcie matowej, satynowej twarzy przez 24 godziny? Ekskluzywny podkład zapewni Ci nieskazitelny wygląd przez całą dobę. Wyrówna kolory cery i zatuszuje niedoskonałości. Wygładzi powierzchnię naskórka, pozostawiając niezwykłą gładkość. Delikatnie i naturalnie rozświetli skórę, jego wodoodporność zabezpieczy makijaż przed wpływem czynników środowiskowych i wilgoci. Filtr SPF 20 skutecznie ochroni Twoją skórę przed szkodliwym działaniem słońca i skutkami fotostarzenia. Wyciąg z czarnej herbaty działa antyoksydacyjnie oraz niweluje wygląd zmęczonej cery. No tak jak powiedziałam, podkład, który ma robić wszystko, dodatkowo utrzymywać się do 24 godzin. Mój odcień to BR25 i na promocji jego cena to 160 zł. Dobra, zanim przejdziemy do testu, muszę zrobić dwie rzeczy. Nałożyć krem pod oczy, żeby on się wchłaniał. Jak mówiłam, Koi to jest zawsze krem, którego używam, i jeżeli mam zamiar przetestować nowy korektor, ponieważ jestem tego kremu pewna i wiem, że tutaj się nic nie będzie na nim działo, nic się nie będzie rolować, a pięknie przygotuję skórę właśnie pod makijaż. A gąbeczką moją jest Boho Beauty, nowy egzemplarz. Jaki to jest rodzaj? Nie jest tu napisane, żółta, ale widzę, że ma taki, jest taka myszkowa. Muszę się do niej dobrać, jak to tutaj idzie. Taka dziwna. Taka rzeczywiście jak misiu. No dobrze, gąbka zmoczona i ona dziwna jest w dotyku. Taka dalej myszkowa, ale jakby miała taką strukturę skórki pomarańczowej czy mandarynki. Ona się tak dziwnie marszczy, ale bardzo miękka, bardzo miła. Dobra, jedziemy z podkładem, słuchajcie. BR25. Dość lejąca konsystencja, ładnie pachnie, tak trochę kwiatowo bym powiedziała. Odcień jest dość chłodny, cool beige, tak się nazywa. Widzę w nim takie neutralne, ale właśnie idące trochę w chłodne odcienie pigmenty. Słyszałam też opinię, że ten podkład potrafi ciemnieć. Najpierw palcem. Myślę, że dobrze kolor dobrałam na ten moment, taki wiecie, zimowy, ale bardzo szybciutko się rozprowadza. I w zasadzie właśnie zobaczyłam w podglądzie, jak to wygląda i powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo ja zrobiłam naprawdę kilka ruchów i palcem rozprowadziłam praktycznie perfekcyjnie tą ilość podkładu. Na razie uzyskałam średnie krycie, ale takie bardzo satynowe. I zdecydowanie, słuchajcie, podkład ciemnieje, bo ja już widzę, że on w zasadzie przestaje się odznaczać od mojej skóry, a był znacznie, znacznie jaśniejszy, więc nowa pompka. Wow! Spora różnica. Dobra, jedziemy z drugim policzkiem. I on się utlenia w tą chłodną stronę. Z jednej strony ciemnieje, ale wytrącają się właśnie jeszcze bardziej zimne pigmenty. To jak on się rozprowadza, to jest naprawdę złoto, to muszę mu przyznać. Teraz to było palcem o tyle, o ile. Rozłożę sobie jeszcze to, co tutaj mi zostało na dłoni.
po całej twarzy i doklepiemy gąbeczką. Przepięknie, satynowo, wygładzające wykończenie. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Nie wiem, czy ten odcień nie jest troszeczkę jednak za chłodny, bo ja lubię takie ciepłe podkłady. Wiem, natomiast jestem świadoma tego, że moja kolorystyka jest chłodniejsza. Ja po prostu trochę robię kontrę i zawsze wybieram te ciepłe. No, będę musiała się przekonać może do tych chłodniejszych, bo to wygląda naprawdę spoko, jak na razie. Tym bardziej na zimę, kiedy wiecie, skóra nie jest opalona, ja też nie jestem podkręcona samoopalaczem, to jest po prostu mój naturalny kolor skóry, prawie biały, zobaczcie, no jestem praktycznie tak jak ściana. Oparzyłam się piekarnikiem 12 grudnia, słuchajcie, ta blizna chyba mi zostanie. I jeszcze jedna w ogóle ciekawostka, zobaczcie, jak mało zostało na gąbce. Ona praktycznie nic nie wchłonęła podkładu, ona po prostu tylko doklepała. Kolejne zaskoczenie. Wow, po prostu wow, to były dwie pompki i no, krycie naprawdę ma niezłe i wygląda na razie dość naturalnie jak na tak wysokie krycie. To znaczy, to nie jest taki efekt, którego absolutnie nie widać na twarzy, bo ja widzę, że mam podkład. Natomiast wiecie, no, to jest wszystko przykryte. Dobrze, czas na korektor Magical Perfection Concealer od Eveline Cosmetics. Całkiem niedroga, powiedziałabym, że jedna z tańszych pozycji, jeżeli chodzi o segment korektorów drogeryjnych. Nie wiem, jaki mam odcień, bo przed chwilą szukałam, czy na opakowaniu jest odcień. Na pewno był na kartoniku, bo ten korektor był schowany właśnie w kartoniku. Znajdę z zamówienia i podlinkuję Wam na dole. Teraz wydaje mi się, że ten ciemniejszy zamawiałam, ale nie jestem pewna, a może był tylko jeden? Nie wiem, nie pamiętam, słuchajcie, jaka to była historia z tym korektorem. W każdym razie odcień prezentuje się bardzo poprawnie, bo to jest taki jasny, ale neutralny odcień. Takie lubię, konsystencja jest dość gęsta. Zapowiada się kryjąco, ale jak będzie? Pachnie dziwnie, pachnie tak, nie wiem jak, trochę chemicznie, trochę kwiatowo. Najpierw nałożę go palcem, chociaż mam już długie paznokcie, które wymagają skrócenia. Tutaj nie mamy aplikatora, więc musimy sobie po prostu wycisnąć produkt na dłoń. Ta konsystencja trochę przypomina pastę. Jest aż tak gęsta, ale tutaj krycie całkiem. Widzicie? Ładnie rozświetlił tą okolicę. Zobaczymy, czy się będzie gromadził w zmarszczkach, bo to mnie najbardziej interesuje i czy nie będzie wysuszał. Ok, rozklepany palcem, wygląda spoko. Doklepię jeszcze gąbką i zbiorę to, co mi tutaj zostało. Zastyga, słuchajcie, zastyga. Ale to, co on robi, słuchajcie, ze skórą na dłoni, ja mam tak wygładzone teraz to miejsce. Pięknie rozświetlił skórę, nigdzie się nie zgromadził, nie podkreślił struktury, która już, wiecie, ma załamania. Wręcz powiedziałabym, że ją ślicznie wygładził. Dobra, teraz trzeba to szybko przypudrować, żeby ten stan się nie zmienił. Puder pod oczy Han Lightening Secret Eye Powder. I ja widzę w komentarzach, że dzielicie się na dwa obozy. Fanki My Secrets i fanki właśnie Han. Dzisiaj nałożę sobie Han, ponieważ uważam, że to też jest fajny puder. Już testowany przeze mnie, ale cały czas pokazuję Wam My Secrets, więc dzisiaj pojedziemy sobie z Han. No wow, muszę Wam to powiedzieć, naprawdę ten korektor wygląda super, nie zrolowało się, nie zciastkowało się, nie wszedł w załamania zmarszczkowe, które już po prostu naturalnie mam pod okiem, no ale ja tego nie przeskoczę, tylko on tego nie podkreślił, bardzo ładnie rozświetlił. Aż muszę przeczytać, co jest napisane na opakowaniu, słuchajcie, bo nie spodziewałam się aż tak dobrego efektu po tym korektorze. Ekskluzywna formuła korektora zawiera kwas hialuronowy, peptydy, witaminę E oraz wyciąg z zielonej herbaty, ogórek i świetlik, które rozjaśniają skórę pod oczami i niwelują opuchliznę.
Dodatkowo wyciąg z niebieskich alg nawilża i łagodzi podrażnienia, a drobinki naturalnej miki odbijają światło, dając subtelny efekt rozświetlenia spojrzenia i niwelują optycznie zmarszczki. No tutaj właśnie bym się zgodziła z tym ostatnim, choć ja nigdy nie byłam zdania, że korektor jest w stanie zniwelować zmarszczki, ale tutaj coś takiego pozytywnego się dzieje. Naprawdę, naprawdę spoko, spoko, spoko. Zobaczymy jeszcze pod koniec dnia, jak on się będzie zachowywał. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale zaraz po aplikacji i przy pudrowaniu jest dobrze. Jeśli chodzi o wykończenie podkładu, to jak widzicie, jest bardzo gładko. I ja bym powiedziała, że to jest taki semi-mat. On do końca nie zachował się tak jak typowy matujący podkład, bo ja widzę rozświetlenie jeszcze tutaj na czole, odbijają mi się lampy. Trochę tutaj na policzkach, więc Vibo Fixing Powder i on do tej pory, słuchajcie, utrzymywał mi mój podkład przez 6-7 godzin matowy, więc to jest naprawdę fajny puder drogeryjny, który trzyma w ryzach właśnie tą moją mieszaną strefę T. On też przyjemnie pachnie. No teraz jest płasko, jak jest teraz płasko, to jest po prostu taka jasna płachta. Ja też nie jestem przyzwyczajona do tak jasnych podkładów. Zazwyczaj wybieram sobie ciemniejsze. Może też tutaj trochę boki żuchwy, żeby mi się bronzer tak mocno nie przyklejał. Zdecydowanie potrzebuję bronzera. To jest właśnie ten kosmetyk, który musi teraz wjechać. Teraz po przypudrowaniu widzę, że zaznaczona jest trochę struktura skóry tam, gdzie dokładnie nakładałam puder, czyli nos, czoło, broda, tutaj widzę tą strukturę trochę bardziej wyraźnie. Nie wiem, czy mi to bardzo przeszkadza, na pewno widzę, że jest chłodno. Jest chłodno, więc bronzer Bronze z Belle, to jest ta ciepła wersja. O, trochę lepiej, trochę jestem cieplejsza. I chociaż uwielbiam chłodne bronzery, to dzisiaj w tym wypadku ten tutaj o wiele lepiej się wpisuje. I tak jeszcze patrzę na ten podkład i myślę sobie, co mogłabym Wam powiedzieć, jak najbardziej mogłabym opisać to, co widzę, to jest to, że oprócz tego, że on przepięknie wygładza i przepięknie kryje, to zresztą sami widzicie, no to jednak odrobinę ta struktura skóry jest podkreślona, że to nie jest taki podkład, którego totalnie nie widać, więc on będzie albo dla osób, które naprawdę mają dużo do ukrycia, albo to jest taki podkład wieczorowy, kiedy chcecie, żeby skóra wyglądała perfekcyjnie, żeby była super wygładzona i nie będzie Wam wtedy przeszkadzało, że jednak będzie go troszeczkę widać na twarzy. Zresztą zrobię Wam zbliżenia, to zobaczycie. No, trochę lepiej, przynajmniej ta buzia teraz dostała odrobiny kształtów, bo było tak płasko. Ja dawno się nie spotkałam z tak kryjącym podkładem, naprawdę. Dobra, kochani, makijaż skończony. Ja teraz pójdę zrobić zbliżenia, ale tak na szybko, to widzę mat, widzę 100% przykrycie twarzy. To jest po prostu full cover. Dawno nie miałam tak kryjącego i tak matującego podkładu zarazem. Mogłam się tego spodziewać, bo to wyczytałam z opisu, natomiast czasami producent mówi jedno, a my widzimy na twarzy zupełnie coś innego, a tutaj rzeczywiście te zapewnienia się pokrywają. Na razie jestem bardzo zaskoczona efektem, dlatego że dawno właśnie takiego podkładu nie miałam na twarzy, więc ja jestem sama zaskoczona tym, jak ja w tym wyglądam, ponieważ ja zazwyczaj szukam innego wykończenia, bardziej świetlistego, bardziej na dzień. Tak jestem najbardziej ciekawa tego, jak on się zachowa na mojej mieszanej skórze po kilkunastu godzinach, więc wrócę do Was wieczorem z podsumowaniem, no bo na tym polega test podkładu. Dobry wieczór, kochani, jest godzina 21:01. Oczywiście nie powiedziałam Wam, o której skończyłam aplikację tego podkładu, ale to było przed południem, około godziny 12, bo dzieciaki były w szkole, więc ja sobie na spokojnie rano nagrałam pierwszą część tego odcinka. Czas na podsumowanie. Czy podkład się utrzymał? Tak. Czy utrzymał mat? Jak widać, nie do końca. Czoło, nos, broda, czyli moje tłuste strefy pracują i to dość mocno. To jest do uratowania, bo on się nie przemieścił, nie zgromadził się nigdzie i to jest zaskakujące, bardzo, bo on jest na twarzy, jest w miejscu, tylko po prostu się wyświecił. Policzki bardzo ładnie utrzymały bronzer, rozświetlacz, tutaj wszystko bez zarzutu, czyli moja normalna skóra, tłusta natomiast jak widać. Ale ja jestem pod wrażeniem tego,
jak wygląda korektor. I sprawdzałam to dzisiaj naprawdę kilkukrotnie przed lustrem. Bomba dla mnie, naprawdę bomba. 12-15 zł. Ładnie rozświetlił, ładnie przykrył, nie zgromadził się w zmarszczkach, nie podkreśla suchości. Zaskoczenie, naprawdę bardzo duże zaskoczenie, bo on ładnie już wyglądał w momencie aplikacji i po przypudrowaniu i teraz po 9 godzinach nic się nie zmieniło. Eveline Cosmetics, dobra robota. Więc mam tak, mam Beauty Blender i mam chusteczkę i mam puder, więc robimy to w takiej kolejności, że najpierw przyłożę chusteczkę i odcisnę sebum. O! Już jest lepiej, już jest dużo lepiej. Spoko, w dalszym ciągu to wygląda dobrze. Ja w ogóle nie dotykałam twarzy przez cały dzień, nie przypodrywałam. Starałam się nie drapać, nie dotykać, wiecie, tak żeby dać szansę temu podkładowi. Odcisnęło się trochę sebum na chusteczce, to widać, że jednak jest trochę pomarańczowa, ale nie wiem, czy ja potrzebuję jeszcze pudru. No dobra, zróbmy to, może przypudrujmy jeszcze troszeczkę. Ja w zasadzie i tak za chwilę będę zmywała ten makijaż, ale po prostu chciałabym zobaczyć po 9 godzinach, jak on będzie się zachowywał, wiecie, w sytuacjach ratunkowych, takich, kiedy naprawdę potrzebujemy dobrze wyglądać po, wiecie, po całym dniu pracy, żeby tylko na przykład, nie wiem, właśnie się zmatowić i powiedz dalej gdzieś na jakąś kolację czy jakieś spotkanie, więc słuchajcie, ja spokojnie mogłabym tak wyjść. Słuchajcie, nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę ja jestem tak zaskoczona, ale tak zaskoczona jestem, bo ja byłam przekonana, że jak odcisnę sebum, to zejdzie mi większa część podkładu tutaj ze strefy T, a on dalej jest. Ja go widzę, że on jest i on wygląda jeszcze lepiej, niż wyglądał po aplikacji, bo jest go teraz mniej, ale jest matowy, bo go przypudrowałam, więc no wow, naprawdę. Słuchajcie, 9 godzin i ja wyglądam tak, że spokojnie mogę wyjść, robić inne rzeczy jeszcze przez kilka ładnych godzin. No nie, no po prostu się nie spodziewałam takiego efektu. Myślałam, że to będzie kolejny podkład, okej, 9-10 godzin, będzie wyglądał ładnie, albo i nie. Różnie to bywa, ale ten... Dobrze, ja sobie pod lupę wezmę ten podkład jeszcze, ponieważ dzisiaj to było takie pierwsze wrażenie. I być może z innym pudrem sprawdzi się jeszcze fajniej. Dzisiaj był Vibo Fixing Powder. Być może z innym pudrem swój mat na mojej twarzy utrzyma się jeszcze dłużej. Chociaż te 9 godzin to i tak jest dobry wynik. I wiecie, po poprawkach on dalej śmiga. Więc no, będę testowała na pewno, bo zrobił duże wrażenie na mnie. Podkreślam, że Eveline Cosmetics nie mniejsze pozytywne wrażenie zostawił po sobie, więc na dzisiaj kończymy tym pozytywnym akcentem ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i jeżeli tak było, to oczywiście czekam na Wasze łapki w górę, czekam na Wasze komentarze, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie subskrypcję. Dzisiaj się z Wami już żegnam, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku.